Cześć, witajcie, ja jestem NoName, a to jest mój kanał Grywalnie.pl. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tak czy Nie, a dzisiaj edycja kolekcjonerska Hitmana 2, w której otrzymujemy za 600 zł gumową kaczkę. What the fuck? Myślałem, że już gorzej być nie może. Ludzie, którzy wymyślają te rzeczy, naprawdę podziwiam ich. Ale na wstępie powiem, że jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz i oczywiście, jeśli materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, pamiętajcie. Są łapki, algorytmy YouTube'a i te sprawy rozumiecie. I tak samo też proszę Cię o zasubskrybowanie kanału oraz polubienie mi na Facebooku. I jeśli ktoś by był zainteresowany zakupem tej oto edycji kolekcjonerskiej bądź samej gry, to wszelkie linki znajdziecie na dole w komentarzu w opisie, jak i we wpisie na mojej stronie internetowej, gdzie dokładnie wszystko jest tam opisane. Dodatkowo jeszcze powiem, że jeśli ktoś nie widział tych dwóch unboxingów, jednego z paczki od Artma Games, drugiego z paczki od firmy Cenega, to serdecznie Was tam zapraszam. Linki do tych filmów znajdują się na dole w opisie. Tak więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. A więc moi drodzy, przed nami widnieje edycja kolekcjonerska z najnowszej odsłony gry Hitman. Powiem Wam tak, jestem zaskoczony, zażenowany, nie mam pojęcia kto to rzeźbił, nie mam pojęcia kto to robił, ale no gumowej kaczki to jeszcze w edycji kolekcjonerskiej chyba nie spotkałem. Jeśli widzieliście coś takiego, to dajcie mi znać. Jeden wielki dramat, ale no cóż, trzeba zrobić. Tak więc edycja zawiera ekskluzywną replikę futerału Agenta 47, steelbooka z grafiką z gry, zawieszkę Agenta 47 w kształcie naboju, gumową kaczkę, monetę Agenta 47 oraz grę w złotej edycji, która zawiera oprócz samej produkcji zestaw cyfrowych dodatków, czyli dodatkowo będziemy mogli zagrać 4 dni wcześniej w grze, dostaniemy przepustkę do dodatków, czyli dwa rozszerzenia, jedno, 1 i 2. Dodatkowo też jakieś ekskluzywne dodatki w grze w postaci skórzanej walizki, pistoletu, wybuchającej gumowej kaczki i garnitur. Jestem ciekaw, moi drodzy, co mnie jeszcze zaskoczy w tych edycjach kolekcjonerskich, bo naprawdę robi się coraz to ciekawiej. Zobaczymy, co jeszcze różni wydawcy wymyślą. Idąc tą logiką, to czekam na jakąś replikę buta. Wiem, że Was bardziej na pewno zainteresują ceny, tak więc jak już pewnie na wstępie słyszeliście, cała edycja kolekcjonerska z grą w wersji Gold kosztuje 620 zł. Link do tej edycji znajdziecie na dole w opisie, tam jest najtańszy sklep, a jeśli w tamtym sklepie nie będzie, to pod spodem na samym dole jest jeszcze jeden link, gdzie możecie wyszukać ją w innych sklepach. A więc edycja 620 zł, co daje nam podjęciu kosztów gry w wersji zwykłej, daje nam to 380 zł za zawartość, bo nie wiem, czy ludzie będą kupowali wersję Gold, bo sama wersja Gold gry kosztuje 420 zł. Jeśli ktoś oczywiście będzie grał, nie ma sprawy, ja to bardziej porównuję do zwykłej gierki, zwykłej wersji, tak więc 380 zł mamy za zawartość tutaj, gdzie od razu mogę powiedzieć i zaczniemy sobie od tego steelbooka, że steelbook na pierwszy rzut oka wygląda na całkiem ładny, naprawdę, ale porównując do steelbooka z poprzedniej części, to można go kupić za 5 zł. Bo tak wszystkie ceny spadły, więc nie wiem, czy on tutaj coś zyska. Lecimy dalej. Mamy zawieszkę Agenta 47 w kształcie tego naboju. Było już coś takiego praktykowanego w edycji gry Max Payne'a. Też mieliśmy tam nabój. Jak wiecie, edycja bardzo poleciała z ceną, ale tam była chociaż figurka normalna. Moneta Agenta 47. No cudownie, ale niestety wartość tego dla mnie jest zerowa, tak samo jak tej zawieszki. Jeśli chodzi o tą walizeczkę, no otrzymujemy kolejną walizkę, która i tak będzie leżeć. Nie wiem, może ktoś to wykorzysta, wątpię, ale można je to przyznać, że fajny jest pomysł na tą walizkę. Fajnie to wygląda, że to jest tak ładnie zapakowane wszystko, ale jakoś mi to nie podchodzi. Od razu mówię, że no zamówiłem to. Zobaczyłem, moi drodzy, jak to będzie wyglądało na żywo. Na pewno wtedy gierkę sprzedam, tak więc część kasy mi się zwróci, ale będę mógł pokazać tą edycję Wam. Tak więc poprzedniej, tak czy nie, mieliśmy skrzynkę, teraz mamy walizkę, czekam jeszcze na wiadro. Gumowa kaczka jako figurka, wiecie co, ja nie wiem jak to mi się będzie prezentowało na mojej półce, ale to jest okropne. Może z jednej strony to jest to ciekawe, może takie właśnie nawiązanie tutaj do tej części gry. Ale naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć. Słuchajcie, pierwszy raz jestem w sytuacji, kiedy kręcę taką serię i naprawdę nie mam słów, żeby opisać, bo ja nie wiem, czy... Nie wiem, no pustkę mam, nie, pomóżcie mi. Łatwo można też wywnioskować wymiary tej kaczki, jeśli, moi drodzy, spojrzymy sobie na steelbooka i zobaczymy sobie mniej więcej na tą kaczkę,
w tym futerale, to gdzieś kaczka będzie w wysokości tak jak od pół steelbooka w górę, a pewnie steelbook będzie w wersji G2, czyli tej mniejszej, i szerokość tej kaczuszki jest troszeczkę duża, ale to i tak będzie taki mały shit sobie stał. Względem mnie, kolekcjonera, mówiąc wprost, jedyna rzecz, którą by stąd tych rzeczy przytulił, jest oczywiście steelbook, bo mam sporą kolekcję steelbooków, postaram się zrobić jeszcze jeden film, bo tego troszeczkę przybyło, a reszta rzeczy niestety osobiście mi się nie podoba i w tym odcinku mogę dać jeden 100% werdykt, mówię nie. Nie za tą cenę. Jeśli cena byłaby niższa i ta całość by kosztowała 400 zł, wycena tych poszczególnych części dałaby taką kwotę, ale w tym momencie, jeśli ktoś nie musi, niech nie kupuje. Mówię, ja kupiłem dlatego, że grę sprzedam, więc zawartość wyjdzie mi o wiele, wiele taniej. Jestem ciekaw, czy będzie można się kąpać z tą kaczką, czy ona ma właściwości utrzymywania się na wodzie, czy nie. Ale może lepiej nie brnąć w ten temat. Tak więc, moi drodzy, tyle byłoby w tym odcinku, jeśli chodzi o to dziadostwo, które widzimy przed oczami. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał, jeśli tak, to łapka w górę, zostawcie subskrypcję i przepraszam za sporą krytykę, bo naprawdę jestem zawiedziony i niestety nie lubię takich skoków na kasę, naprawdę mnie to denerwuje. Jeśli będziemy szli dalej tą drogą, no to edycje kolekcjonerskie naprawdę będą coraz to droższe i coraz to bardziej gówniane. Najlepsze edycje kolekcjonerskie oczywiście jak dla mnie, no pomijając tutaj Wiedźmina, no bo jest zarąbisty wszystko, to naprawdę dobre robi Ubisoft. To mi się podoba, zawsze jest jakaś figurka, zawsze jest jedna edycja słabsza, druga lepsza, a inne gierki, no jak widać przed oczami. Tak więc jeszcze raz wielki dzięki, że jesteście i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!